Lilii Wilczyńska, witam Państwa bardzo gorąco. Ferie zimowe już na półmetku, dzieci wypoczywają, niektóre dzieci gdzieś wyjechały poza granice swojego zamieszkania, inne spędzają czas w zajęciach organizowanych w miastach bądź też gminach. A dzisiaj spotykamy się po to, żeby zarówno rodzicom, jak i opiekunom oraz dzieciom przypomnieć o tym, co jest najbardziej istotne, o bezpieczeństwie. Wielokrotnie o tym mówiliśmy i wielokrotnie pewnie będziemy powtarzać, bo gdybyśmy pamiętali o kilku prostych zasadach, to być może nie doszłoby do wielu tragedii, które dzieją się na terenie Polski bądź też poza granicami. A moim i Państwa gościem jest Aneta Potryku z Komendy Powiatowej Policji w Ejherowie, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, mówiłam o tym, że pewne zasady wydają się takie podstawowe, a jednak zdaje się, że niektórzy zapominają o tym, o czym powinno się przestrzegać. Statystyki ogólnopolskie mówią o tym, że czasami takie podstawowe rzeczy są przyczyną jakiejś tragedii, prawda? No tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby dziecko uświadamiać, jakie mogą być zagrożenia i efekty, jeżeli dziecko nie będzie się słuchało tych oczywiście zaleceń rodziców. Teraz mamy taką aurę sprzyjającą właśnie feriom i wypoczynkowi, zwłaszcza na śniegu, na dworzu. I też dzieci, kiedy korzystają z tych zabaw na śniegu, właśnie bawią się śnieżkami, zjeżdżają na sankach, no to muszą pamiętać o tych pewnych zasadach, żeby ta zabawa była bezpieczna i żeby dzieci były bezpieczne, żeby im się nic nie stało. No tutaj rodzice muszą przestrzec, czyli sprawdzić też miejsce, w które dziecko się wybiera na tych sankach, żeby nie zjeżdżało blisko drogi, ponieważ może się nie zatrzymać, wjedzie pod samochód i dojdzie do tragedii. Tak samo jest z łyżwami. Jeżeli idziemy na łyżwy, najlepiej na lodowisko, które jest przygotowane do tego właśnie wypoczynku i właśnie do takiej zabawy. Natomiast zamarznięte jeziora, sadzawki czy stawy, no tutaj nawet to się rymuje, to nie są miejsca do zabawy. Tutaj może lód się załamać, dziecko wpadnie pod wodę i będzie kolejna tragedia. Także to dzieci absolutnie nie mogą być na takich zbiornikach wodnych same, bez opiekunów i absolutnie nie powinny w takich miejscach przebywać. Jeżeli chodzi o inne sytuacje, takie zagrożenia, no to wiadomo, że dziecko trzeba nauczyć też, jak się zachowywać w kontakcie z osobą obcą. Co też robić, kiedy zbliża się jakiś pies na przykład, który jest bezpański, tak? Bo to też może być zagrożenie i skończyć się nawet pogryzieniem. Dzieci muszą wiedzieć, jak się zachowywać w każdej z takich sytuacji. Tak samo jest w domu. Jeżeli dziecko jest starsze, ale nie zawsze jest samo w domu i zdarzy się, że będzie musiało zostać choćby na godzinkę czy dwie, to też musi wiedzieć, jak się zachowywać i jak ewentualnie uzyskać pomoc kogoś dorosłego. Czyli musimy dziecko nauczyć korzystać z telefonu, zostawić te numery oczywiście do osób, które powinny temu dziecku w miarę szybko udzielić pomocy, być właśnie pod tym telefonem, żeby dziecko czuło się bezpiecznie. No nie jest zalecane, żeby dziecko korzystało z noża czy z gazówki, na przykład z gazu, czy też z innych takich urządzeń, które mogłyby dziecku po prostu zrobić krzywdę, jeżeli dziecko jest na tyle małe, że nie potrafi jeszcze się tym posługiwać. No to wszystko trzeba przewidzieć. No i też kiedy dziecko powinno otworzyć drzwi i kiedy w ogóle ich nie powinno otwierać. Najlepiej, gdyby to właśnie dziecko nie musiało wcale do tych drzwi podchodzić, ponieważ osoba dorosła, która mieszka z dzieckiem, no ma klucze, więc może sama sobie te drzwi otworzyć, natomiast dzieci nie powinny w ogóle się nawet odzywać, bo osoby obce mogą chcieć sprawdzić, tak, kto jest w domu i wykorzystać po prostu naiwność dziecka. Pamiętajmy o tym, że wszędzie, jeżeli pozostawiamy dziecko choć na chwilę bez opieki, czyhają niebezpieczeństwa, tak jak nam to przybliżyła aspirant Aneta Potrykus, zarówno na zewnątrz, jak i też w domu, ale co w sytuacji, kiedy dziecko wybiera się na przykład na jakieś zorganizowane zajęcia i wydaje się, że tam będzie bezpieczne. O czym rodzice powinni pamiętać? No tutaj też oczywiście taka rozmowa powinna być z rodzicami, czyli dziecko i rodzice muszą porozmawiać, rodzice powinni przekazać takie pewne zasady postępowania, czyli też jeżeli dziecko jedzie na jakąś wycieczkę zorganizowaną, to nie powinno się oddalać od opiekunów. Zawsze powinno się ustalić zasady i dziecko musi się trzymać tych zasad. Jeżeli opiekun mówi na przykład, że nie rozchodzimy się gdzieś tam, a jeżeli nawet daje czas wolny, to oczywiście o której godzinie jest zbiórka, żeby się nie oddalać, nie oddalać, też nie podchodzić do osób jakichś obcych. No w takich miejscach nie być niebezpiecznych. Dziecko też musi wiedzieć, jak się zachowywać na ulicy, jak przechodzić przez przejście dla pieszych, przez jezdnię. No to są niby takie banalne sprawy, ale tak naprawdę dzieci czasami roztargnione przebiegają, zamyślone albo po prostu mają ferie, wypoczywają i może jednak dojść do tragedii. Więc zawsze dziecko musi być rozważne i rodzic musi to dziecko do tego przygotować. Też dziecko musi wiedzieć, jak się zachować i co zrobić, kiedy by się zgubiło na przykład w danym mieście, no bo to też jest problemem. Dziecko się wtedy też bardzo stresuje i też musi wiedzieć, jakie pierwsze kroki, żeby tego stresu uniknąć i jak najszybciej się odnaleźć, tak? Czy dołączyć do danej grupy. Jeżeli chodzi o jakieś inne wyjazdy, na przykład wycieczki z rodziną, czy to w góry, czy w inne miejsca, zwłaszcza teraz właśnie w ferie, no trzeba tą podróż też przygotować. Tutaj rodzice oczywiście dbają o sprawny pojazd, jeżeli
mamy samochód, czyli sprawdzić trzeba wszystko, stan techniczny przed dalszą podróżą, ale też dziecko do lat 12 obowiązkowo powinno jechać w foteliku ochronnym. Tutaj ten fotelik ma naprawdę bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dziecka w trakcie na przykład jakiejś stłuczki, chociażby nawet kolizji drogowej. Wiemy, że dzieci rosną i to bardzo długi okres czasu, więc ten kręgosłup, ten dziecko jest po prostu jeszcze nie do końca rozwinięte, to wszystko się tworzy i też ten kręgosłup, kości są na tyle słabe i kruche, więc to właśnie ten fotelik pomaga uniknąć takich dodatkowych konsekwencji zdrowotnych dla dziecka, poprawia jego bezpieczeństwo. A jeżeli chodzi o foteliki, które mają też oparcie i specjalny taki zabezpieczenia dla pasów, to też mamy pewność, że ten pas się nie będzie przesuwał po ramieniu dziecka, że ten pas będzie w prawidłowym miejscu i też takich dodatkowych konsekwencji nie będzie z tego tytułu, gdyż na przykład samo siedzisko już nie ma możliwości zamontowania pasa, więc ten pas spoczywa bezpośrednio w takim miejscu, w jakim dziecko je ułoży. I najgorzej jest, jeżeli nie sprawdzimy, gdzie ten pas przebiega, a na przykład przebiegałby na szyi. No to jest naprawdę już bardzo niebezpieczne, nawet w przypadku takiej niegroźnej stłuczki. No właśnie, bezpieczeństwo również w czasie podróży, więc bezpieczeństwo techniczne też samochodu to tylko, nie tylko bezpieczeństwo nasze, ale przede wszystkim naszych pasażerów i dzieci. A jeżeli dziecko wyjeżdża gdzieś zorganizowanym środkiem transportu, na przykład takim autokarem, czy rodzice, gdy mają wątpliwości, to mogą gdzieś to zgłosić, chociaż ostatnio słyszeliście coraz mniej o takich sytuacjach, ale w razie czego? Są takie pojedyncze przypadki, że policjanci ujawniają jakieś nieprawidłowości, ale naprawdę jest to coraz rzadziej. Niemniej jednak, jeżeli wiemy, że to jest jakiś wyjazd zorganizowany i planowany, ja nawet jako rodzice możemy taką potrzebę kontroli autokaru wysłać e-mailem do naszej komendy. Najlepiej z wyprzedzeniem, tak żeby policjanci mogli w tym czasie, kiedy ta wycieczka będzie ruszała, udać się trochę tam wcześniej, żeby ten pojazd skontrolować, jego stan techniczny oraz oczywiście przed podróżą samego kierowcę, czy jest trzeźwy. Dziękuję za te wszystkie cenne uwagi. Mam nadzieję, że Państwo również będą o nich pamiętać, bo przecież zarówno i my, jak również telewizja, jak również policja życzymy Państwu tego, żeby te ferie, jak i cały czas, nawet po feriach, był przede wszystkim bezpieczny. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.